Nowak, to pewnie ten niepełnosprawny. To było do przewidzenia. Pan Mateusz Nowak, prawda? Jest pan proszony do szefa. Przepraszam, ale to chyba pomyłka. Ja nazywam się Jan Kowalski, a to jest pan Mateusz Nowak. A, to pan? Tak. Przepraszam, myślałam, że to pana tak ciągle nie ma. Nie, nic się nie stało. Zapraszam pana. Dobrze. Trzymaj się, stary. Mit. Osoby z niepełnosprawnością częściej niż pełnosprawne chodzą na zwolnienia, biorą urlopy. Słowem, częściej nie ma ich w pracy niż są. Fakt. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym rzeczywiście mają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu. Mają również możliwość zwolnienia od pracy na okres do 21 dni w określonym celu, z której nie muszą jednak skorzystać. Tak jak inni pracownicy, konsultują swoją planowaną nieobecność z szefem i, znając terminy rehabilitacji czy badań, organizują swoją pracę tak, by nie straciła na tym ich wydajność. To niepoważne schorzenia są zmorą pracodawców. Najczęstszą przyczyną zwolnień w 2016 roku były zakażenia górnych dróg oddechowych. Lekarze wystawili na nie ponad 1,5 miliona zaświadczeń, a okres rekonwalescencji trwał do 5 dni. Tego typu dolegliwości mogą nękać zarówno osoby pełnosprawne, jak i z niepełnosprawnością. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Janie. Co pana sprowadza? Przyniosłem wniosek o urlop. Za miesiąc mam ważne badanie i chciałem zaplanować swoją pracę z wyprzedzeniem i tego dnia wziąć wolne. Widzę, że szef podpisał. W porządku. Zapisuję. W takim razie powodzenia. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do widzenia.